Karolina Kudłacz-Glocz, no przyszedł taki czas podsumowania tych mistrzostw. Mówić wiadomo, że Polska nie awansuje do tej fazy pucharowej. Nie wiem, podsumowywać będziemy pewnie później. Każda z nas po każdym meczu jakieś robi własny rachunek sumienia i na pewno jest też tak tym razem. No cóż, nasz cel nie został osiągnięty. Musimy uznać to jako porażkę, wyciągnąć wnioski, konsekwencje i zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo, bardzo mocno jesteś rozczarowana tym wynikiem i brakiem awansu? Nie wiem, czy tym meczem jestem rozczarowana. Jeszcze ogólnie rozczarowana wieloma rzeczami. Jest mi bardzo przykro, bo ten zespół naprawdę ma charyzmę, ma wolę walki i chce bardzo. Czegoś nam brakuje. Jeszcze na ten poziom awansu prawdopodobnie będzie tak, że wygramy, mam nadzieję, jutro i będzie wyglądało to w ten sposób, że wygrałyśmy nie te dwa mecze, co powinnyśmy wygrać niestety. No właśnie, bo to prawdopodobnie tak, zostanie wam trzy mecze jeszcze, Argentyna plus mecze o Puchar Prezydenta, to nie wolno odpuszczać, bo jest jeszcze chociaż jakiś puchar pocieszenia, ale jest jeszcze o co grać. Zawsze jest o co grać, o każdy jeden wygrany mecz dla polskiej reprezentacji. Dziękuję bardzo.